Okej, okay. Witam wszystkich. Dzisiaj będzie, myślę, taki bardzo fajny filmik na temat soczewki Barlowa i użyciu jej z jakimś tam obiektywem, żeby bawić się w naprawę elektroniki bądź inspekcję, jak to woli. I na samym początku wam puszczę w ogóle filmik na kanale EFV Blog, pokazuje, jak działa taka soczewka Barlowa z dobrym sprzętem. I po prostu to robi niesamowite wrażenie, bo chodzi o tak zwaną odległość roboczą. Patrzcie na to i oglądajcie, a potem będziemy jechali dalej z tematem. That's more usable than what we had before. On And tutaj of course, you can pokazuje to still wszystko. tilt this thing like this, and it looks like there's no distortion in Jaka that jest lens, odległość like no robocza i barrel distortion at the obszar edges, roboczy. maybe absolutely minimal. But yeah, it's still pretty funky. Now, of course, we can go wider Dobra, than that, of course, teraz wam by pokażę. just getting a Widzicie, on greater ma tutaj ten distance like this, mikroskop. and I can keep going. Like this, Reguluje, it's still może gonna. przewinę tak, żeby pokazać wam, o co chodzi. Let's keep zooming in. I've got to even go to a greater working Potem będzie distance. I've pokazywał got to motyw z adjust this linijką. up On even już podwyższa further. statyw na Check out maksimum. that. That's insane. Like I've got that right to Patrzcie, the gdzie jest maximum. Look obiektyw. at the working Nie distance. wiem, z That is 50-60 cm przynajmniej. 400 and what did you Ile? know? 375 millimeters working distance there. 30 And I'm not kilka quite at the centymetrów. maximum zoom yet, but we can go right up to like that's like four, you know, 30 kilka like 13 centymetrów and a od half, almost four to płytki. say 13 To millimeters robi wrażenie, naprawdę to working robi field wrażenie. of view Co potrafi there. zrobić taka And yeah, soczewka as I said, Barlowa? that's probably the maximum there. But let me I po try this, prostu see if our focus ustawia box still przy danej works. It's odległości insane. maksymalny zoom, jaki się da zrobić. Should. A Yeah, inspekcja, no, look at that. coś I mean, pięknego. On imagine. ma jeszcze dobry Look, sprzęcik, I'm bo ma going to z do something autofokusem tą całą extreme. I'm going to do kamerkę. something crazy. I'm going to watch Patrzcie, this. jaki on ma Look, tutaj I'm obszar filling that water up like roboczy. that. Let's go right up here like this. Oczywiście powiększenie nie jest Can it jakiś refocus? super mega, Oh, that's crazy. ale daje do myślenia. Zresztą pokazuję What dalej. was it? 370 mm. Yeah, Zresztą a CPLD podlinkuję or ten a filmik do FPGA? I don't mojego filmiku. recognize that number anyway. And then we've got a Pericom Bo tutaj HDMI pokazuję, mux chip, which na then you jakiej can see the matrycy whoa, jest whoa, there we go. ten It's cały been a bit mikroskop fussy. zrobiony. It's been a bit fussy pants. Have I got it too high? I might just have it ri too ridiculous. Oh, it's all over the shop. Oh no, it's Jakiś making ma a fool problem z out of me. autofokusem, ale jak Oh, złapie, to jest żyleta. there we go. There we go. Yeah, it's it, just get the 0.35 Gdzieś on adapter tu so we robił have takie the fajne zoomki. 0.5 now and we could go in there and play around with that, but it's not going to be as good. And Dobra. yes, we can actually Chodzi o to, że ta unfortunately it doesn't soczewka have the zwiększa thread nam on the bottom. We obszar can actually put roboczy. both I on there. teraz ja wam pokażę na przykładzie mojego obiektywu. Tylko się przełączę na kamerkę. Wyciągnę w ogóle cały ten mój obiektyw. Pokażę wam. Zacznijmy od tego, z czego udało mi się zrobić tą soczewkę Barlowa. Otóż posiadałem w domu taki mikroskop, kiedyś kupiłem, i on posiadał coś takiego: Bresser Barlow. Tu na samym końcu była mała soczewka. Oczywiście średnica jest o wiele mniejsza niż ja mam w obiektywie, ale wyciągnąłem tą soczewkę i patrzcie teraz, co zrobiłem. Będę musiał światło wymontować. Także ściągam światło na chwilę, żeby wyjąć mój sprzęt. Uda mi się. Okej, udało mi się. Chwila, moment. Tylko tutaj wkręcę sobie tą. To wygląda tak. Mój sprzęt to jest ten obiektyw. W połączeniu z kamerką Microsoftu Cam Studio, Live Cam Studio. Jak widzicie, zrobione to jest tak, o, na odpał, na taśmę. I tą soczewkę Barlowa ja sobie tutaj
przymocowałem. Tak mniej więcej na środku, żeby ona była. Widzicie? To jest z tej tutaj końcówki. Oczywiście zaraz przejdziemy do AliExpressa i zobaczycie, jakie są już takie lepsze, o wiele lepsze soczewki Barlowa. Już nawet od 30 zł się zaczynałem, ale jeżeli chodzi o 0,5, no to są trochę droższe. Trzeba wydać te 60 zł, ale myślę, że opłaca się zakupić taką soczewkę Barlowa. A zresztą pokażę Wam na dalszej części filmiku, jak to wygląda, o co w tym chodzi. Także ja sobie tak zamocowałem tutaj do tego mojego statywu. Widzicie, mam tutaj statyw, na który mam płytkę. I teraz pobawimy się w ogóle pomiary. Za chwilę, ale to za chwilę jeszcze przejdziemy na AliExpressa i pokażę Wam, o ile są takie soczewki Barlowa. Tylko sobie przymocuję oświetlenie. Ok, oświetlenie mam. I teraz przejdźmy na chwilę jeszcze raz do Firefoxa. I zobaczmy. Tutaj mamy soczewki Barlowa. Jak widzicie, mamy od 28 do 120. 74. 74, 75 zł kosztuje 0,5. I taką będę chciał sobie zakupić 0,5. Nie wiem. Nie wiem w ogóle, jaką ten Barlow ma tutaj. Dokładnie jakie on ma właściwości. Także ja sobie na pewno na AliExpressie zakupię 0,5 na początek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale jest sporo tego. I tu już są o wiele chyba lepsze niż co ja mam. Będę dopasowywał do średnicy, jaką mam. Jeszcze tutaj? Nie, to jest latarka. Myślałem, że też takie, ale jest sporo tego. Trzeba po prostu poszukać i się trafi. Tu jest chyba na C-mount. Nie, 48 mm. Tu też mamy. To jest chyba na C-mount. Tak, C-mount, czyli ja musiałbym kupić do swojego obiektywu z tych i 60 zł kosztuje. Darmowa dostawa. Tylko nie wiem, czy jest śledzenie, bo bez śledzenia już nie biorę w ogóle żadnych paczek. Jeden razy kosztuje 32 zł. Dwa razy 60, 0,5. 60, 32. Mamy 0,35. Także jest wybór spory i to jest ten mój obiektyw za 64 zł. A który bym chciał? No na pewno jest ten fajny, ale 300. Tu już są po 400. Ten jest dobry. Ten obiektyw jest fajny. Dobra, lecimy dalej. Jak już wiemy, po ile mniej więcej chodzą. Od 32 zł do 190. Także lecimy, przełączamy się teraz na mikroskop, na ten mój obiektyw. I teraz zaczniemy zabawę z. Tylko może ja bym sobie jeszcze, wiecie co, wrzucił mały podgląd z tej kamerki, którą bym wam pokazywał. Tylko ja muszę sobie tutaj skopiować. Kopiuj. Podplayer. Wklej. Dobra, teraz zmniejszymy troszeczkę ten obraz. Dam go tutaj. Niech będzie tak. Albo jakoś go damy tak. Ok. Niech będzie sobie w prawym dolnym rogu.
I teraz, jak widzicie, mam pod spodem płytkę. Tu wziąłem sobie miarkę. Zobaczymy w ogóle, jaka jest najmniejsza odległość robocza na tej soczewce. Może spróbuję ściągnąć oświetlenie, zobaczę, jak będzie z tej głównej żarówki szło. Albo jakoś dam może z boku. Dobra, niech będzie tak, wtedy będzie lepiej mierzyć ten pomiar. To jest odległość. Zróbmy inaczej. Ja sobie spróbuję podkręcić go. Obiektyw jest teraz podkręcony maksymalnie do góry. Czyli teraz jakby mam możliwość regulacji najniższej odległości, jaka jest możliwa. Ok, powiedzmy, że tyle. Jeszcze wyreguluję tutaj sobie tym osobnym. Dobra. Powiedzmy, że może skupię się na jakichś takich ciekawszych elementach. O, na tym. To jest najniższa uzyskana odległość z tą soczewką Barlowa. I teraz mierzymy sobie, ile ona wynosi. Sobie przyłożę tutaj do tego i to jest 15 centymetrów. 15 centymetrów. 15 centymetrów. To jest najniższa odległość, jaką mogę sobie ustawić przy takim powiększeniu. Oczywiście, gdybym posiadał ten obiektyw jeszcze z regulacją tutaj dodatkową powiększenia, nie muszę mówić, co by się działo z tym obrazem. Jeszcze większy by się robił. Ale jeszcze jest taki motyw, że jak ja się przyłączę do tej aplikacji AECAM, teraz wam coś pokażę w ogóle ciekawego na mierzenie i patrzcie na to. Powiększenie jest takie. Ja się przyłączę jeszcze na OBS-a, zobaczę. Ok, jest takie powiększenie. Teraz patrzcie na to, jakbym chciał coś na przykład mierzyć. Nie wiem, czy to będzie widać, czy się powiększyło, czy nie. Bo jak się powiększa, to mi się robi w SE na pełnym ekranie. Za bardzo nie mogę wtedy zobaczyć w OBS-ie, ale wy to będzie. No, zresztą, jak będę oglądał, to też sam zobaczę. Ten filmik, ok, ja sobie wyczyszczę pomiary, bo mi nie są potrzebne. Ale jest dosyć ciekawa opcja. Także więc mamy na 15 cm to jest najniższa ta odległość od całej płytki przy takim powiększeniu. I teraz tak, o, jeżeli chodzi o tą soczewkę, co zamontowałem Barlowa, no widać, że ona nie jest idealna. Ma swoje zniekształcenia. Wszystko po prostu zależy od tego, jaki użyliśmy sprzęt, jakiej jakości. Sam obiektyw nie jest zły za tą cenę, za 60 zł. Dla początkującego to jest po prostu heaven, niebo. I naprawdę polecam, polecam z całego serca. I co jeszcze wam chciałem powiedzieć? No, druga sprawa, kamerka. Kamerka minimum 1080p, Full HD, minimum 30 fpsów. Jak ktoś ma 60, to jest naprawdę super. Już nie mówię, jak ktoś by podłączył taką kamerę 4K, to wtedy jakoś skacze ogromnie do góry. No i tak, kamerka to jest druga sprawa. No i trzecia sprawa, to chodzi o porządną soczewkę Barlowa. Czyli Akinsa, jeżeli zakupimy, będzie spoko. 60 zł wydatek. Czyli podsumowując, 60 zł Barlow, 64 obiektyw, to już mamy 124. No i kamerka Microsoftu, to już zależy, jak traficie. Jak trafiłem taniej, bo kupiłem uszkodzoną, ale sobie naprawiłem. Także za sam obiektyw i tą soczewkę Barlowa macie 120 zł. Przeszło. Ale opłaca się, bo
komfort, jaki jest po prostu przy. Się przyłączę na OBS-a, żeby widzieć w ogóle, jak ja to robię. Jaki jest przy. Takiej odległości jest nieoceniony. A teraz dodatkowo. Przepraszam, ja w ogóle źle powiedziałem. Ja to ustawiłem przy 15 cm, jest przy maksymalnie wysuniętej soczewce obiektywu do góry. Teraz, jeżeli chciałbym zrobić zooma, powiększyć to wszystko. Nie, obniżę o, powiedzmy, obniżyłem cały obiektyw do odległości 10 cm i teraz będę regulował tutaj obiektywem. Zobaczymy, czy mi się coś uda z tego zrobić. Niestety nie. Czyli może dobrze zrobiłem, czy źle? Zaraz zobaczymy. Nie. Nie wyostrzy mi przy 10 cm. Także dobrze pokazywałem. Myślałem, że się rąbłem. Przy odległości 15 cm, bo nawet teraz więcej ustawiłem. Już mi powinien łapać bez problemu. I łapie. Jakoś, no, z tą soczewką Barlowa wiadomo. Są aberracje chromatyczne i to dosyć spore. Co będzie widać na jakichś czcionkach na białym tle najbardziej. Taką niebieską poświatę. Ale ta odległość jest naprawdę spoko. Jest naprawdę spoko. Bez problemu mógłbym tutaj sobie lutować. Bez żadnego problemu. I to nawet mógłbym sobie lutować na tym cyfrowym, myślę. Kwestia przyzwyczajenia. To jest tylko kamerka 30 fipsów, także nie ma co oczekiwać. Potrzebuje dużo światła. Jeżeli wyłączymy automatyczną ekspozycję. No. To jest dobre. A teraz spróbuję wyciągnąć maksymalnie cały uchwyt, na ile pozwala mi tutaj. Dobra. Wyciągnąłem uchwyt maksymalnie, jak się dało. I teraz odległość obiektywu jest 22 cm. 22 cm. 22 i zobaczmy, jaką złapie ostrość. Gdzie wcześniej nie było mowy o łapaniu przy takiej odległości ostrości. 22 cm. Takie powiększenia. Oczywiście jeszcze możemy się wspomagać jakimiś tam sztucznymi powiększeniami, jak na przykład w tym SE, jak ja sobie spróbuję teraz znowu coś powiększyć. Mam nadzieję, że to będzie widać na filmiku. Nawet dobrze działa to powiększenie w SE, powiem wam szczerze. Bardzo dobrze. Także ja sobie potem ściągnę tą soczewkę Barlowa, bo ona jednak wprowadza dużo aberracji chromatycznych. Widać nawet tutaj, takie niebieskie są te. Jakbym dał na przykład jakiś tekst, to będzie widać. Widzicie? Aberracja chromatyczna. Na górze też jest, po środku też. No dosyć spore ma. Ale jak na fuksa, że mi się trafiło w ogóle, że pomyślałem o tej soczewce Barlowa z tego mikroskopu Bracera i to działa.
To działa chociaż na tyle, żeby pokazać, zrozumieć o co chodzi z tą soczewką Barlowa. A ta soczewka Barlowa jeszcze, no niestety, pochłania dużo światła. Także jakbym ją zdjął, to bym miał o wiele wtedy jaśniejszy obraz. I to trzeba też brać pod uwagę, że do takiej soczewki, no, mocne oświetlenie mi się wydaje jest potrzebne. To jest 22 cm i przy 22 cm powiem wam, że gdzie ten układ jest tutaj. 22 cm, jeżeli chodzi o obszar roboczy to jest 2 cm. Przy 22 cm to jest dokładnie 2 cm na ile? Na 3 z kawałkiem. Na 3,5. 2 na 3,5 można powiedzieć przy takiej, przy 22 cm. Tu jest jakiś układ, który był sobie. Tutaj też w ogóle o wiele lepiej można pokazywać z takiej wysokości pod kątem rzeczy. Widzicie? I głębia ostrości z barlołem jest o wiele, jakby tak powiedzieć, rozpięta. Nie jest taka malutka w przypadku bez barloła. Minimalne pokręcenie w lewo, w prawo już rozmazywało dosyć sporo obraz. A tutaj możemy kręcić, no, 20, to jest, no, 22,5 cm. Rękę tutaj włożyć spokojnie. Myślę, że nie ma takiej jakiejś masakrycznej tragedii. Znam, nie wiem, czy znacie kanał tego gościa, co tam gdzieś w Anglii naprawia te laptopy. I on ma też, kurczę, jakiś podłączony do mikroskopu sprzęt. Ale jakość jest jego, myślę, że gorsza niż tutaj, i to dużo gorsza. Dużą zaletą jest Barlowa właśnie to, że możemy sobie już pod kątem swobodnie obracać płytkę. Tak to wygląda. A zrobię jeszcze taki test na sam koniec. Wyciągnę ten obiektyw i skieruję go w ogóle. Zapalę sobie lampkę pilotem. OK. I skieruję ten obiektyw, tylko ja sobie założę wtedy na niego te oświetlenie na ścianę z lampką. Gdzie ta ściana, tylko wiecie co? Ja teraz powiększę sobie, wyłączę sobie tego, bo nie, wyciągnę, żebyście nawet widzieli. Wyciągam. OK, wyciągnąłem obiektyw, nakładam na niego oświetlenie. Oświetlenie nałożone. I teraz robimy test z odległości jakieś 1 metr. 1 meter in my wall. Wall, in my wall. Żeby tak to brzmiało po angielsku. Bo będzie pewnie to oglądała pewna osoba. I zobaczymy, czy on wyłoszczy z 1 metra. OK. Robimy test. Jest. To jest
Labka z odległości 1 metra, 1 meter distance. Wow, this is huge difference. No, daje do myślenia, nie? Praktycznie możemy zrobić ten cały fokus. Jak to powiedzieć? Nielimitowany. Jakbym z tym wyszedł gdzieś. Jakbym podłączył ten obiektyw, tak sobie teraz pomyślałem, pod jakiś aparat fotograficzny z soczewką Barlowa, to mam ręczny obiektyw z regulacją ostrości. I mogę cykać foty. Ciekawe, jakie by fotki wychodziły po przymocowaniu takiego obiektywu, bo on ma mocowanie nad C-mount. Jakby wychodziły foteczki z taką soczewką Barlowa. No, z 1 metra można spokojnie wyostrzyć. I to wtedy ten obszar roboczy to jest no spory. Spory, także teraz w ręce będę go trzymał. Odległość, ja wiem, przynajmniej z 20 kilka centymetrów. Teraz zrobię gdzieś tak z pół metra. Pół metra od płytki. Ja pierdziel. Drastycznie się zwiększa odległość. Powiem wam, że odległość no, z Barlowem to jest coś pięknego. Także ja na tym zakończę filmik. Widzieliście, jak działa taki obiektyw kupiony z AliExpressa za 60 zł z soczewką Barlowa. Może ja się przełączę teraz na Huawei. O. Ile nagrywam? 27 minut. No to do pół godziny to będzie trwało. Obiektyw z soczewką Barlowa. Robi robotę. Robi robotę, jeżeli chodzi o dystans roboczy. Wziąłem go z takiego oto Brassera. A żeby wam pokazać na sam koniec, jak to wygląda, to odkleję to wszystko. Widzicie? To jest taka malutka soczewka. Także nie, to nie była maksymalna jakość, jaką mógłbym uzyskać. I tu ją sobie przymocowałem na środku. I ona właśnie była z tego Brassera. No, myślę, że filmik jest naprawdę ciekawy, dosyć z tego. I tak to działa po zastosowaniu z takim obiektywem i z kamerką Microsoftu LiveCam Studio. Także jak kupię sobie podmocowanie C-mount soczewkę Barlowa do tego, co mi będzie pasowała o średnicy takiej jak tutaj, jakość się poprawi o wiele, wiele bardziej. No i co? No i to chciałem wam pokazać. Naprawdę to są takie bezcenne informacje, bo trudno jest znaleźć filmik, żeby ktoś tak to fajnie pokazywał, o co w tym tak chodzi. I to jeszcze po polsku. Także myślę, że możecie dużo wniosków wyciągnąć z tego filmiku. Ja jeszcze sobie będę eksperymentował w ogóle z tym Barlowem na
inny sposób, bo chcę też po prostu zobaczyć, jak to będzie działało w różnych przypadkach. Ale tak, podsumuję. Odległość robocza, jeżeli chodzi o lutowanie, jest bardzo ważna. Zwiększa się wtedy nam o wiele bardziej ten cały komfort lutowania i myślę, że warto zainwestować w taką soszewkę Barlowa dobrą. Przynajmniej tą Eakinsa. Raz wydamy, ale mamy wtedy pewność, że tą jakość mamy w miarę dobrą, a nie jakąś. Tak jak widzicie tutaj, średnica jest mała. Myślę, że to dużo zależy też od średnicy, bo wtedy im mniejsza średnica, tym mniej światła wpada na matrycę. Także, no cóż mogę jeszcze. Tak myślę, czy jeszcze coś nie przegapiłem, żeby wam powiedzieć. A jak przegapiłem, to pytajcie w komentarzach, to postaram się wam na wszystko odpowiedzieć. Z mojej strony jest to, że ja w końcu zrozumiałem, jak to działa i otwarło mi oczy na inną perspektywę. Także pozdrawiam, trzymajcie się. 31 minut nagrywania. Kurczę.